Słodkie, słone, nie wiadomo jakie. Dobra, lecimy teraz może słone. Zrobimy tak. Weźmiemy sobie, to sobie weźmiemy. To jest ser. Kawałek sera. Odwrotnie, tutaj, o tak, nie? Krówka narysowana na boku. No i strzelam, że to jest ser, no ale czemu jest sprzedawany taki, w takiej ilości? Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, dobra. Pum, otwieramy. No i tak jak wygląda z zewnątrz, tak samo wygląda w środku. Zwykły kawałeczek, prostokątny ser, jak te gumy z życia. Zobaczmy, jak smakuje, co to jest. Żółty ser. Coś jak topiony. No. Coś bardziej jak topiony. Coś powiem, że zwykły ma topiony, ale bardziej topiony. Rozwala się cały w ustach. Ale dobre. Naprawdę spoko. Ma taką otoczkę twardszą. Ale w środku jakby topiony ser. To bardzo dobre. Bardzo dobre. Ser. Okay. A skoro mamy ser, to również pewnie z tej samej firmy, nawet na pewno z tej samej firmy. Mamy kiełbachę. Kiełbaska. To jest jakiś kabanos pewnie, jak jedynak w Polsce. Jedynak może nie, ale był te, jak on się nazywał. Berlinki? Nie, berlinki to jest te. No kiełbasa. Pachnie jak kiełba. Wygląda jak kiełba, jak mini kiełba. I smakuje jak kiełba. No. Otoczkę ma też taką. Dziwną. Ale kiełba. Kiełba, mini kiełba. Tak chcę zarzucić. Bardzo okej. Okay. A z nie mini kiełba, tylko większa kiełba. Większa kiełba. Wygląda dokładnie tak samo jak tamta. No nie ma takich. Jest troszkę grubsza. No. Jest troszkę grubsza. Ale dlatego, że jest dłuższa. Nie musi być grubsza. Jak jest dłuższa, to jest grubsza, nie? Dobra, to już nie będę całej w pierwszą, tylko sobie połowę ugryzę. Kiełby, zobaczmy, czy jest taki sam smak. No szalamy jakby, nie? O, ta jest inna. Ta jest inna. Ta jest mniej pieprzna. Bardziej słona, ale ma specyficzny smak. Ta jest bardzo dobra. Mhm. Dobra. Przyznam. Kiełby i sery jako przekąski. Mega spoko. Ta mniejsza lepsza. Ta jest też bardzo dobra, ale mniejsza lepsza. Bardzo spoko. Polecam. Premium katsukare. Czyli schaboszczak. Katsu, czyli schabowy. Tak jakby, japoński schabowy. No i kare, curry. Nie? Czyli schabowy w curry. Dobra. Jak widać, z kucharzem. Na okładce. Jemy to. Nie ma co. Nie? Jak to wygląda w środku. Jakby ktoś po kotlecie przyjechał normalnie samochodem i spłaszczył albo jakimś walcem albo czymś, no tak to wygląda. Czyli to jest zwykły katsu, taki tam był big katsu, zresztą w pierwszej części pokazywałem, ale z dwoma paskami curry. No zobaczymy, czy to rzeczywiście to są curry. Mhm. Dokładnie to samo, co tam ten katsu. Ten big katsu. Ale te paski curry robią z niego troszkę pikantną rzecz. Mhm. I nie jest taki dętkowaty. Jest dętka, ale ten big katsu bardziej dętka. Ten jest lepszy. Ten nie jest taki płaski jak ten big katsu. Ten jest ok. No ale wiadomo, do katsu curry to mu nieco daleko. Jeżeli miałbym wybrać między tym a Big Katsu, to bym bardziej polecił to. Soba Meshi.
shabaneshi, czyli ryż z nudlami pomieszany i sosem. Ryż z nudlami i sosem. Jest niby szpachelka, jak do mądziajaki. O mądziajaki będzie kolejny materiał, ale z NHK, z programu Kurde Pał, w którym brałem udział. Więc możecie się o mądziajaki będzie więcej dowiedzieć. Będziecie mogli. Dobra, jedziemy. Się oderwało dziwnie. No, co to jest? No rzeczywiście, to jest nudle wymieszane z ryżem. Ryż preparowany, czy tam jakiś taki. Nie? Proszę bardzo. Trochę ryżu, trochę nudli. Trochę ryżu, trochę nudli. I z sosem, pewnie ten sos. Pachnie kwaśnią, kwaśno. Ryż preparowany. Nudle jak z zupki chińskiej. Twarde, chrupiące. Sos słony, taki jakby specyficzny sos japoński. Znaczy no, sos. Dobre, pochrupać. No takie no. 6, czyli pół na 10. Dosyć dobre. Dosyć dobre. Tak, taka przekąska. No nawet... Czy bym powiedział, to jest jakiś tam soba? No nie powiem, ten sos niepodobny jest do soba. Do tych sosów są z tych z... Jak to się nazywa? Soba? Soba to jest makaron, zimny makaron z sosem, nie? Ale też na ciepło można zrobić. Ten sos, co jest tradycyjnie używany do soby, to nie jest tamto. To nie jest to, nie? To nie jest to rzeczywiście. Ale nie jest złe. Dobra. To może dalej. To weźmiemy. To jest nori, czyli wodorosty o smaku pieczonego mięsa. No dobra. No dobra. Yakitori? Nie yakitori. Yakiniku, o smaku yakiniku. To są wodorosty o smaku yakiniku, nie yakitori, yakiniku. Yakiniku to jest pieczone mięso, czyli grillowane mięso. Czyli taki barbecue mięcho, a to są wodorosty po tym smaku. Zobaczymy, czy rzeczywiście wodorosty o tym smaku. No, oczywiście kwadrat, ale się przypiekło. Przykleiło się do opakowania. Spłaszczone jak diabły. Dobra, nie? Wodorosty kwadratowe oczywiście. Spłaszczone. Zobaczymy, czy to jest rzeczywiście yakiniku. O, gęstka kolera. Wodorosty rzeczywiście, gumowate. No i... Czy yakiniku? No... Mógłbym się kłócić. Nie do końca. Nie. To jest jakby curry. Nie, nawet nie. Ciężko określić. Trochę niby tak. Nie. Zdecydowanie nie. To nie jest yakiniku. Jest może sos. Któryś z sosów, ale mięsem w ogóle nie. Mięsem w ogóle nie smakuje. Nie. Ale... Jako przekąska. Słone, gumowate. Słone, gumowate. Niespecjalne. A skoro jesteśmy przy nori, no to mamy wasabi nori, nie? Czyli dokładnie wodorosty o smaku wasabi. Dokładnie to samo. Rośliny o smaku rośliny. Czyli chrzanowe, bo wasabi to chrzan. Dobra, otworzymy sobie. Oh. No, wali wasabi trochę, ale takim... Takim tanim. Bam, uwa. No,
To mogę z czystym sumieniem powiedzieć, to z wasami. Wodorosty gumowe. Ta sama konsystencja. To jest dobre. Jak ktoś lubi wasami, czyli chrzan, czyli ostre rzeczy, ja uwielbiam, to jest strzał w dziesiątkę. To daje 9 na 10. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Nori wasami. Będziecie w Japonii, kupcie sobie tego paczkę. Podzielcie po znajomych, niech sobie spróbują. Bardzo spoko. No i oczywiście ostatnie. Ostatnie nori. O smaku czego? Oczywiście śliwki. Czyli będzie kwaśne. No dobra, jak jestem przy nori, to muszę już to zjeść. Ale te śliwkowe to są... To dla mnie to jest masakra tutaj. To jest tak jak... Nie wiem, może ja mam takie przeczucie, ale... To jest tak jak... Ale to już wali. Jak w Anglii te chipsy o smaku octu i soli. O, to rzeźnia w ogóle jest, nie? Śmierdzi strasznie tych tym nori. Dobra, zjem trochę mniejszy kawałek. O, też już... To jest miękkie strasznie. Smak jak kwaśne, ale nie octowe. Zdecydowanie ten... No, octowe trochę. Zdecydowanie smak tego... Tej śliwkowy smak. Śliwki. Kwaśne. To niespecjalnie. Znaczy, jak ktoś lubi śliwkowe, te japońskie, no to może być spoko. Nawet się łatwiej je niż te zeszłe, niż te wcześniejsze. Ale jak dla mnie niespecjalne, niespecjalne. Weźmiemy to. To nie jest snack za 50 jenów, ani tam 30, ani 20. To kosztuje, mam mokre ręce. To kosztuje około 100, czy tam 150 jenów. I to jest przekąska do browara. Oczywiście o smaku wasabi, nie? Bo cóż by innego. I to są takie jakby chlebowe pałeczki, ale nie wiem, czy to nie jest z ryżu, ale chyba to jest z ryżu, chyba to są ryżowe. Ale dobra, zobaczymy. No i oczywiście połowicznie są te, jak one się nazywają? Pistaszki, nie? Dobra, wyciągamy je. Pistaszki to są pierwsze, bo mniejsze. Ciągniemy sobie dwa. Dobra, to jest cały pakiet z tego wszystkiego. To są takie o fistaszki na ręce i takie pałeczki jakby pałeczki. I to smakuje tak jakby to jest skórka od chleba, tak jakby, ale nie do końca, ale bardziej nie, lećmy. No, taka ususzona kulka chleba, mimo tego, że to jest ryżowy. Dobry smak. O smaku wasabi, ostry. Ale nie jeszcze jakiś mega ostry. No i fistaszki. Są te orzeszki ziemne. One są zwykłe. Zwykłe słone, nie? No, z tym... To jest głównie wasabi, ale z tego, że to jest wasabi, to te orzeszki ziemne, też mają taki smak wasabi, posmak troszkę, nie? Ale są zwykłe. No i... Dobro wara. Bardzo dobre. Dobro wara, bardzo spoko. To jest okej. Okay. Squid Ranger, czyli... kałamarnicowy ranger. Jak Power Ranger, tylko że z kałamarnicy, nie? Więc no, dobra, nie? To jest, z tego co wiem, jest dosyć popularne teraz. Ale to jest dziwne, to jest właśnie dziwne, że to nie jest taki squid jak ten wcześniejszy, co on był ten taki rozciągający się, żyjący, tylko to jest inny podobno. Wygląda jak... No dziwnie wygląda. Dziwnie wygląda jak cholera. Ciemniejszy i jaśniejszy w niektórych miejscach. Jest trochę ciemne, trochę jasne. Zdecydowanie widać, że to nie jest... O, ale śmierdzi. O, ale to rypie, masakra.
Jak latryna. Nie wąchamy. Nie wąchamy. Rybne jak cholera. Guma. Dęt, ja użył dętkę. Z posmakiem ryby. A jakbym użył dętkę, albo nie, oponę skutra rybackiego, która chroni przed uderzeniami o molo. Albo innych statków, jak cumują, nie? No. Ale blasz. Beznadzieja. Beznadzieja totalna. Nie wiem, po co takie smaki jaką snaki. Co to jest, ja nie wiem, jak to można sprzedawać w ogóle. Jakbym przerost z mięsa jadł. Albo samą żelatynę taką ostro spiszoną. Mocną żelatynę. Słabe. 1 na 10. Słabe. Zjadliwe. Ale słabe. Nie polecam. To jest syrop. Syrop razem ze śliwkami. W zasadzie to no, kompot bardziej niż syrop. Są śliweczki w nim. Latają sobie. I to się niby pije. No i to są śliwkowe, więc... Oczywiście śliwkowe, no. Bo... Tworzymy sobie to. Wody pełno. Chlum. Dobra, jest. O. Te śliwki są całe, one nie są wydrillowane, więc będą w środku pestki na bank. Muszę jedną zjeść. O Boże. Muszę zostawić w tym, dobra. No śliwko, takie śliwkowe, to nie jest śliwkowe, to jest takie japońskie śliwkowe, to są małe śliwki. One mają specyficzny smak. Ale masakra! O! No nie, tej śliwki to nie tknę chyba. O! A jak mówię, o! To chyba na kasa jest dobre, ty. Ale ani to kwaśne, ani to słodkie. Jak coś pomiędzy kwaśno-słodkie z... z octowym takim posmakiem. Jakbym wypił ten śledzie w occie, to ten olej dodałbym z kompotem, bym wypił truskawkowym, to ma taki smak. O, to chyba to będzie najgorsze. Wyłowię sobie jedną. O, twarde są. Myślałem, że będą miękkie, ale mega twarde. O. Te śliwki wyglądają tak. Kurczę, będziemy kapać teraz. Śliwki wyglądają tak, brązowe. Brązowo... nijakie. To jest challenge teraz. Dla mnie to jest już challenge teraz. Dobra. Nie ma co. Nie ma co wąchać, trzeba od razu, nie? Na raz. Raz, dwa, trzy. Twarde. Ten kompot już dobrze, że bardzo mało go było. Gryziemy. No, taka, ale jakby... Jak powiedzieć? Nie będę tego jadł zdecydowanie. Taka niedojrzała... Niedojrzała śliwka. Jakbyście wzięli węgierkę na przykład, nie? To nie są węgierki, ale powiedzmy, do śliwki. Jakbyście wzięli tą śliwkę, ma też taki specyficzny smak, słaby. I jak ona jest niedojrzała, to jest zielona. Potem się dopiero robi fioletowa, nie? To byście wzięli tą zieloną, taką ledwo co zrobioną w kulkę i zjedli. Jest twarda jak diabli. W środku jest oczywiście nasiono. No i ten japoński smak taki.
Nie, to nie, to nie. Zdecydowanie to nie. Bez nadzieja. To auto. To jest najgorsze z tego wszystkiego. To, tego bym w ogóle nie kupował. To jest minus 1 albo minus 5 nawet. A następne, żeby ten smak zabić. Już sobie przygotowałem szklankę od razu z kuchni inną. Bad Kid Black Beer. Czyli czarne piwo od tego, jak to się nazywa? Zapomniałem z polskich słów. Zły chłopiec. Od złego chłopca. Bo chłopcy chcą pić piwo za małego i trzeba coś takiego zrobić. Dobra, czyli najpierw piszę, dobra, i lecimy. Nie? Jest instrukcja obsługi z tyłu, proszę bardzo. Bardzo prosta. Otwieramy. Wsypujemy całą zawartość, żeby nie jeść tego samemu. Wsypujemy całą zawartość do kubka. O! Po. Kubek wygląda... Pachnie jak coca-colowy proszek. I dolewamy ile? 120 tych. Tak jak ta melon soda, co była, nie? Wcześniej. Proszę bardzo, żeby się nie pomylić. 120, ma nadmiarkę. No i co? I zalewamy, nie? Bum. O, no niby się pieni. Niby piwko. Niby piwko, ale się spieniło, no. Czarne piwko naprzeciwko. Nie jest niby piana, ty. No rzeczywiście, ty. Zamieszamy to bardziej. No. Fajne. To jest spoko. Bąbelki są, ale nie. Ale pachnie jak Coca-Cola, no. Ale wygląda jak piwo, nie? Wygląda jak piwo. To jest już spoko, to mi się podoba. To mi się podoba, dobra, bum. No. Słodkie, ale nie bardzo słodkie. Coś jak... Jak tania hop-cola. Coś jak tania hop-cola, tylko... Nie, bardziej coś jak tania ten Sherry Coke. No. Coś takiego, coś jak tanie Sherry Coke, ale dobre, nawet dobre. Powiem szczerze, nawet może być. Nie jest to jakaś pierwsza klasa. No i wygląda jak browar, nie? Nie jest gazowane. Bo nie było gorzej, bo się wydawać, że tu są te bąbelki, nie? Na szklance. Proszę bardzo. Ale nie ten, ale nie jest. Nie jest gazowane. Dobrze, nie zalałem ciepłym, jak tą melon sodę. To by była lipa. Browar dla dzieciaka. Spoko. Fajny pomysł. Żelka o smaku Coca-Coli, ale można nią grać w papier, kamień, nożyce. Teraz jest na przykład narysowany, że jest papier. Tu czekaj, gdzie są nożyce? Jest niby... Nie ma nożyc, ale numer. A nie, są. Niby tutaj jest, że to są te dwa palce, nie? Nożyce. Dalej jest pięść i dalej jest ręka, nie? Czyli jankenpoi, nie? I możesz robić, nie? Można tym grać w papier, kamień, nożyce. Dobra, no zobaczymy, jak to wygląda w środku. O. O, ja mam papier. Ja mam papier z gwiazdką. Nic tu więcej nie ma w tym pudełku. No i co mam z tym zrobić? Mam tam rzucać? Czy co mam z tym zrobić? Okej. Okay. Odklejamy. Coca-Colowe. To jest... Jak się trzyma skurczybyk. Dobra, to jest spoko, nie? Dla dzieciaków spoko. I to kosztuje chyba 50 jenów kosztowało. No odklejże się. No, o, dobra, no. I teraz mam rękę.
Nie wiem jak Duncan Pum, pum, nie? Mam całą rękę, nie? Nie mam całą rękę. Całą rękę i mogę grać tą ręką w Duncan Puna, nie? I teraz tak, w papier, kamień, nożyce, nie? Teraz jak to zrobić? Teraz mam papier, nie? Teraz mam papier. Czy jak chcę nożyce, to składam te dwa paluchy i przyklejam do dłoni. I mam nożyce. Ale dobrze, to mi się podoba, to jest mega fajne. I mam nożyce, nie? A jak chcę na przykład kamień, no to składam wszystkie paluchy. Wszystkie paluchy do piąchy i piąchę zaciskam paluchem. O, i teraz mam zaciśniętą piąchę z papier, kamień, nożyce, nie? No, jak chcę ten. Ale fajne, tu mam papier, nie? I dodatkowo to jest jeszcze na takiej lince, nie? Żelowej, proszę bardzo. I ta linka się przykleja do wszystkiego, nie? I mam gwiazdkę jeszcze, nie? I mam gwiazdki. Tą gwiazdkę to już jest moja inwencja twórcza. Ale może rzeczywiście takie coś jest. Bierze się gwiazdkę, kładzie się tu na przykład, nie? O, położę sobie. I teraz wezmę to. Teraz spróbuję to złapać. Tą gwiazdkę, tą ręką, nie? Chwila nie wyszła. Nic. No nie chce się złapać, nie? Nie chce się złapać rzeczywiście. Ach, dobra, gwiazda Dawida. Gwiazda Dawida nie chce się złapać. No. Oczywiście gwiazda Dawida, nie? Dobra, spróbujemy, jak ta żelka smakuje. Nie taka tania. Nie jest to. To jest tak jak Coca-Colowa, tak jak te Haribo są Coca-Colki małe. Dokładnie tak sam smak, ale nie jest taka twarda. To jest spoko. Ta ręka też jest spoko. Najbardziej znany gest w Polsce i nie tylko. Czyli. O. Ale mega zajebiste. Mega zajebiste, ale nie, no nie, nie, no najbardziej znany gest to jest oczywiście like, nie? Zostawcie lajka, proszę, nie? Pod filmem. Like jest, dobra. Like zostawiam na talerzu lajka. Proszę bardzo. Like jest. Ale mega, to mi się podoba. To mi się podoba. To jest najlepszy z tych wszystkich. Tamten świszczący był spoko. To jest mega fajne. To jest mega spoko. Lizak. Lizak w trzech smakach. Tu można sobie go normalnie polizać. Albo zanurzyć w takim. Tu jest, jak się nazywa? Tu jest takie coś. Bąbelkowe, coś jest w tym, taki proszek. I on się będzie przyklejał do. Jest niby instrukcja. A ćwierć jest w trzech smakach, czy w dwóch? Wydaje się, że w dwóch, ale może rzeczywiście w trzech. Dobra, otwieramy. O, ale twardy. Dobra, jest. A, okej. Dobra. W środku jest lizak. Już oczywiście zanurzony w tym pudrze całym. Oprócz tego jest puder. Puder. Bardzo, bardzo mały. Nie tak jak tamten soda, jeszcze bardziej rzadszy. Puderek. Jest puder o smaku. O smaku, jak się nazywa? Winogronowym. Czerwonych winogron. Bo rzeczywiście to jest winogrona. No i teraz jak to się robi? Masz tego lizaka i można sobie lizać normalnie lizaka. Lekki winogronowy smak. Zwykły, prosty lizak. Albo, jak się już go poliżę, to się go ładuje do tego pudru. O! Puder się przykleja. Już jest inny smak. Też winogronowy, ale troszkę inny, nie? Żeby nie tracić czasu. Ale skąd. Ale kondensat. Skondensowanej grabli.
Aha, ale słodkie, ale dobra. Ogólnie lizak spoko. To było na tle na dzisiejszy filmik. To było na tle. Takie były dziwniejsze te. I powiem szczerze, że najlepszym z tych wszystkich cukierków, które dotychczas jadłem, te wcześniejsze były takie, były ok, nie? Te w pierwszych filmach. A na dzień dzisiejszy najlepsze ze wszystkich snacków to był ten Junken, nie? Czyli papier, kamień, nożyce. To było spoko. Spoko, bo coś nowego. No i ten gwizdzący cukierek. Gwizdzący cukierek też był mega fajny. To powiem, przyznam, że japońskie rzeczy są spoko. Niektóre. No i ogólnie tyle. Następna część będzie jak zrobić ten ramen. Ten cały ramen ten. I hamburgerka, nie? O tym co mówiłem na początku. No i zobaczymy, jak to się robi, bo może zrobię więcej jeszcze nawet tych odcinków odnośnie tych dziwnych słodyczy. No, ale zobaczymy. Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.